Tych młodych Polaków, którzy polegli w Powstaniu Warszawskim, mam nadzieję, że przez te właśnie 63 dni, kiedy oni walczyli, bo także na innych uczestnościach, także się będziemy spotykać w takim silnym gronie. A my jesteśmy współorganizatorami, więc chyba nie To ostatnio komedia była, co? Ale co? A już to mordą, tak? My idziemy tam za Sikorskiego potem? Ta data ważna również dla nas harcerzy. Wczesną, lecz piękną historię naszego związku. Szanowni Państwo, drodzy bracia, siostry, kombatanci, kochana młodzieży i wszyscy tutaj zgromadzeni. Wiemy, że Powstanie Warszawskie było wielkim zrywem ludności stolicy, który miał przynieść wolność nie tylko miastu, ale również pomoc w wyzwoleniu całego kraju spod okupacji niemieckiej, hitlerowskiej. Niestety dwumiesięczne walki zakończyły się przegraną, która wśród wielu powstańców zrodziła kompleks klęski. Poniosło śmierć. Setki tysięcy, Warszawa legła w gruzach. Do dziś Powstanie Warszawskie pozostaje w 1989 roku. Ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to ważna rocznica, szczególnie dla kombatantów, z każdym rokiem w mniejszej liczbie tutaj zgromadzonych. To ważne święto, ważna rocznica, ważne wydarzenie, 1 sierpnia, godzina W. Wtedy naród, młodzi ludzie stanęli, nie tylko młodzi, ale przede wszystkim młodzi, stanęli do walki o wolną Polskę.
oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Szymon. Pod inta.